Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam rozświetlony, opalony make-up w stylu latino. Moją inspiracją będzie Georgina Rodriguez, celebrytka, o której jest ostatnio bardzo głośna, dziewczyna Cristiano Ronaldo. Netflix wypuścił o niej 6-odcinkowy dokument, którego, przyznam się szczerze, po pierwszym odcinku nie byłam w stanie kontynuować dalej. Nawet jako guilty pleasure wydał mi się dość mało interesujący, natomiast bardzo podoba mi się styl Georginy, który jest prosty, kobiecy, luksusowy i takie też są jej upiększające makijaże. Dzisiaj pokażę Wam też kilka drogeryjnych perełek, które w ostatnim czasie przypadły mi do gustu, a swojej twarzy życzy mi Ola, młodziutka, naturalna piękność, którą już widzieliście na moim profilu. Poznałyśmy się, kiedy wykonywałam makijaż Oli na 18. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Dzisiaj zaczynam od malowania ciała. U Georginy ta skóra jest zawsze taka mocno opalona, rozświetlona, ale wygląda bardzo naturalnie. I taki też jest produkt od Rezibo, którego używam, Master Touch. Ani nie brudzi ciała, wygląda naturalnie, nie widać go tak na skórze, a skóra wygląda na zdrową, świetlistą. Drogeryjna nowość, nowa odsłona podkładu Trumacz L'Oreala. To jest takie połączenie pielęgnacji i makijażu, serum z zawartością 1% kwasu hialuronowego. To jest podkład o bardzo naturalnym, lekkim wykończeniu. Ja będę aplikować go palcami. Bardziej pasuje mi do Oli ten jaśniejszy odcień, ale ponieważ robimy opalony, latynoski look, postawię na ten ciemniejszy odcień, ponieważ twarz jest troszeczkę jaśniejsza niż reszta ciała. Jeśli chodzi o korektor, to tutaj przed Wami klasyk, tusze Clé od Yves Saint Laurent, zawsze w mojej kosmetyczce, często do niego wracam, on właśnie bardzo się sprawdza też w tych cieplejszych miesiącach, bo jest bardzo leciutki, ładnie rozświetla, jest świetny do modelowania twarzy. Dla mnie modelowanie twarzy zaczyna się już na etapie korektora, czasami nawet podkładu. To jest gra światłem. Ja będę rozjaśniać wszystkie te partie, w których bardziej widać zmęczenie. Kremowy bronzer od konturowni. To jest nowość w moim kuferku. Bardzo przyjemna formuła, delikatny, kremowy. Fajnie skomponowane dwa kolory i w przeciwieństwie do produktu od Toma Forda mamy tutaj do wyboru dwa bronzery, więc brawo Karolina, to jest trafiony pomysł. Kosmetyk super łączy się ze skórą, mimo że ten kolor wygląda na dość ciemny w opakowaniu, no to tutaj prezentuje się bardzo naturalnie po roztarciu. Słuchajcie, rzadko to robię, jeśli chodzi o konturowanie nosa na mokro. Ponieważ ten produkt tak fantastycznie połączył się ze skórą, sięgnę po jeszcze ciemniejszy odcień, żeby ciut mocniej zaznaczyć kości policzkowe. Nakładam kremowy róż od Tarte, Peach Sunset. Bardzo piękny, taki żywy kolor, jednak wygląda mega naturalnie, super połączył się z innymi produktami. Prasowane pudry od Yves Saint Laurent, bardzo je lubię, bo mają w sobie troszeczkę pigmentu, więc świetnie się nadają do odświeżania makijażu. Tutaj taki jasny, kontrastowy odcień. On wygląda naturalnie na skórze, ale pokażę Wam jeszcze jeden kolor, trójkę, którego częściej używam. Cieszy się właśnie u mnie sporym powodzeniem, jeśli chodzi o jakieś poprawki. Słuchajcie, użyłam tego rozświetlacza po raz pierwszy w kamerze i zaskoczyła mnie jego intensywność. Czasami jest tak, że jakiegoś produktu nie widać i trzeba go dokładać, natomiast tutaj piękny produkt, ale trzeba być ostrożnym. Fajny, efektowny produkt, ale wymaga dużej uwagi i precyzji w nakładaniu.
precyzyjna kredka do brwi od Maybelline. Muszę wam powiedzieć, że takie drobne kredki to moje ulubione produkty do podkreślania brwi, ponieważ są precyzyjne, ale wyglądają mega naturalnie. Przyczesuję brwi bezbarwnym żelem od Art Deco. Tutaj staram się, żeby tych pięknych, naturalnych, gęstych brwi Oli za bardzo nie podkreślić. Cielista kredka do linii wodnej, która fajnie ożywia spojrzenie. A w tym makijażu zastosuję ją także na całą powiekę ruchomą, bo takie też jest jej zastosowanie. Można tego produktu używać właśnie jako bazy pod cienie. No i zaczynamy makijaż oka. Teraz czekoladowa kredka od NAM i precyzyjny pędzelek z Inglota. Rysuję taką kreskę przede wszystkim między rzęsami i jestem przygotowana z pędzelkiem do natychmiastowego roztarcia. Na tym etapie będę już sobie modelować powiekę. Włoska marka Pupa i paletka 7 cieni o różnych wykończeniach. Mamy tutaj cienie matowe. Ja używam tego średniego brązu do zaakcentowania załamania powieki. Bardzo ładna kolorystyka, a cienie fantastycznie pachną czekoladą. Ciemniejszym odcieniem będę podkreślać dolną powiekę. Teraz testuję sobie ten skrzący cień. Łączę go od wewnętrznego kącika do środka powieki. Najjaśniejszy cień i zaczynam mocne rozświetlanie wewnętrznych kącików. Pogrubiający tusz do rzęs marki Tarte. Piękne opakowanie. Śliczny letni kolor. I na koniec makijażu oka, kropka nad i, biżuteryjny cień od Bobbi Brown w kolorze Moonstone. Nałożę go odrobinę na powiece ruchomej. Przechodzimy teraz do makijażu ust i pokażę wam jeden z piękniejszych kolorów konturówek, który ostatnio znalazłam. To jest NYX. Odcień tej konturówki mnie zachwycił. Jest chłodny, ale nie za chłodny. Jest dużo ciemniejszy od naturalnego pigmentu ust, a mimo to wygląda cały czas dość naturalnie. Tak mi się podoba naturalny pigment ust Oli, że najpierw spróbuję wymieszać ją z błyszczykiem i zobaczyć, co dalej. Być może skończymy na tym etapie. Dajcie znać, jak podobał wam się ten look, które z kosmetyków zaciekawiły was najbardziej oraz co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Czekam na wasze propozycje i ponawiam zaproszenie. Jeśli macie ochotę wystąpić w moim tutorialu, zaproszenie jest ciągle otwarte. Zgłaszajcie się na Instagramie, piszcie w wiadomościach prywatnych. Do zobaczenia!